Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zapewne słyszeliście Państwo, że Donald Tusk ma nową asystentkę. Młodą, powabną, ale o wschodnio brzmiącym nazwisku, co w obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju nie pomaga. Nie pomaga także, że pani ta zamieszczała w swoich mediach społecznościowych masę zdjęć. I na części tych zdjęć, no dość powiedzieć, że jakby tak grzecznie powiedzieć, to część tych zdjęć bardziej by pasowała do katalogu agencji, która świadczy usługi z zakresu zaspokajania potrzeb mężczyzn i udzielania im rozrywki. Takiej rozrywki, o której żona lepiej, żeby się nie dowiedziała. No to o tym zapewne Państwo już wiecie, bo od wczoraj o tym huczą nawet w mediach głównego nurtu. Ale to, że Donald Tusk ma taką asystentkę, to wcale nie musi być wyłącznie afera obyczajowa, ale objaw tego, że w polskim rządzie, w polskiej polityce dzieje się bardzo, bardzo źle i że Donald Tusk być może jest nawet szantażowany. O tym Państwo zapewne nie słyszeliście, bo jak przynajmniej do czasu, gdy robiłem research do tego materiału, nikt na to nie wpadł, ale to właśnie, co się właśnie zdarzyło, może być objawem tego, że Donald Tusk jest szantażowany. Oczywiście nie musi. Ale, drodzy Państwo, zastanówmy się. Czy Donald Tusk jest idiotą? Raczej nie. Czy partia Platforma Obywatelstwa to banda idiotów? Raczej nie. Czy polskie służby to banda ćmuk, które nic nie ogarniają? Tutaj odpowiedź to pozostawię Państwu. Natomiast na pewno Donald Tusk idiotą nie jest i partia Platforma Obywatelska idiotą nie jest. W sposób oczywisty to, że ta kobieta została asystentką Donalda Tuska, szkodzi Donaldowi Tuskowi, rządowi Donalda Tuska, partii Platforma Obywatelska i w sposób oczywisty sprawia, że może się nawet koalicja rozpaść, bo to będzie bardzo mocna afera. Czemu więc Donald Tusk zgodził się na taką asystentkę? Czemu Platforma Obywatelska zgodziła się na taką asystentkę? I czemu służby nie powiedziały Tuskowi, również te PR-owe, Donald, czy ciebie powaliło? Czy ty, Donald, zgłupiałeś? Przecież jak to wyjdzie, to będzie afera. Po co ty to robisz, Donald? No właśnie, drodzy Państwo. A więc, być może, to jest objaw szantażu. I o tym będziemy sobie, drodzy Państwo, mówić między innymi w tym materiale, bo to, że Donald Tusk może być szantażowany, jest to coś, o czym coraz częściej mówi się w pewnych kręgach i w pewnych kuluarach. Mówiąc krótko, wiele dziwnych zachowań Donalda Tuska ciężko jest wytłumaczyć przy zakładaniu, że Donald Tusk jest osobą racjonalną w sposób inny, niż zakładający jakieś ekstremalne naciski na Donalda Tuska. I jednymi z takich ekstremalnych nacisków, które by tłumaczyły ostatnie dziwne zachowania Donalda Tuska, jest właśnie to, że facet jest szantażowany. Więc przykłady. Drodzy Państwo, Donald Tusk, który sam z siebie wyskakuje na spotkaniu z prezydentem Zełenskim, że Polska będzie spalać polski węgiel po to, żeby oddawać go Ukrainie i Tusk załatwi, żeby za ten polski węgiel spalany na prąd dla Ukrainy nie trzeba było płacić opłat ze względu na emisję dwutlenku węgla. Też, drodzy Państwo, nazwać to politycznym samobójstwem to tak jakby nazwać jedzenie kilogramu cukru przez cukrzyka nieodpowiedzialnym. Codziennie, rano. Przecież to było oczywiste, że jak się Polacy dowiedzą, że Donald Tusk jest w stanie załatwić, że można spalać węgiel bez opłat za emisję dwutlenku węgla, po to, żeby przerobić go na tani prąd. Ale ten tani prąd będzie tylko dla Ukraińców, a dla Polaków nie. Bo dla Ukraińców Tuskowi się będzie chciało załatwić, ale dla Polaków nie będzie mu się chciało załatwić. Więc jest to oczywiste, że Polacy dostaną furii. I dostali. Nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej dostali furii. Po co więc Donald Tusk to zrobił?
Jest idiotą? Nie przewidział tego? Sztab Platformy Obywatelskiej nie przewidział tego? Tabuny PR-owców, agencji PR-owych, które pracują dla Platformy Obywatelskiej, nie przewidziały tego? Osoby pracujące nad wizerunkiem nie Donalda Tuska, ale premiera Rzeczpospolitej Polskiej nie przewidziały tego? Tysiące osób, może przesadziłem, setki osób, na pewno Donaldowi Tuskowi mówiły, nie rób tego, facet. Czemu więc to zrobił? Skoro to było tak głupie, że nawet Unia Europejska powiedziała mu, Donald, tego nie zrobimy. Druga rzecz. O dziwo też z Ukrainą. Donald Tusk, który nagle wyskoczył, że Polska będzie zestrzeliwać rosyjskie rakiety nad terytorium Ukrainy. Czyli de facto kolejna próba wciągnięcia nas w wojnę z Rosją dla korzyść Ukrainy. Coś, co w sposób oczywisty zabiera poparcie Donaldowi Tuskowi, Platformy Obywatelskiej, całej Koalicji Obywatelskiej i całej koalicji ten 13 grudnia, czy tam 15 listopada. To jak to zwał, tak to zwał, wszystko jedno. Rzecz tak absurdalna, że jak tylko NATO się dowiedziało, że oni coś takiego wymyślili, to powiedziało, nie, nie ma takiej kurde opcji. NATO się nie zgodziło, żeby Polska to robiła. Więc po co Tusk to zrobił? Znowu, ciężko to wytłumaczyć, zakładając, że facet jest racjonalny, a wiemy, że jest racjonalny, w inny sposób niż w sposób taki, że na faceta są bardzo ostre naciski. I o tym sobie, drodzy Państwo, będziemy mówić. Najpierw tylko się wytłumaczę. Tak, drodzy Państwo, jestem w hotelu, wracam z wakacji. Przez ostatnie dwa tygodnie mieliście Państwo głównie materiały z zapasu. Te, które nie były z zapasu, to były kręcone w tym pokoju na tle Kotary. Te trzy to były kręcone stąd, ale spoko, to nie jest tak, że poświęcam wakacje, że się tak wyrażę. Tamte trzy tematy rzeczywiście były takie ważne, że trzeba było to nagrać. Na chwili obecnej to po prostu czekam na transfer. No i mam do wyboru albo siedzieć w barze i nie chcę siedzieć w barze. Jakoś mnie już to nie kręci. To w sklepach też nie mam ochoty biegać, więc kręcę ten materiał, uważam, że jest ważny. W chwili, w której Państwo go oglądacie, to ja już raczej jestem w Polsce. Mam nadzieję odpukać. Jak się jakieś opóźnienie nie trafi, więc już będę w Polsce. Od teraz już materiały będą kręcone na bieżąco, już nie będą leciały z zapasu. Pewnie jeszcze Państwo zobaczycie jeden materiał, albo nawet dwa, które nakręcę na lotnisku. Będę miał 3 godziny koczowania na lotnisku, więc wymyśliłem, że najlepszy sposób na spędzenie tych 3 godzin, poza tym, że tam pewnie zjem jakiś posiłek z rodziną, to że się tak wyrażę, podzielić się z rodziną środkami finansowymi, żeby sobie pobiegały po sklepach i sobie coś pokupowały, to ja sobie usiądę i zarobię na to, żeby mogły sobie pobiegać, więc pewnie będzie jakiś jeszcze odcinek kręcony z lotniska, a potem już będą kręcone normalnie w materiał. W tym i dajcie Państwo znać, czy macie ochotę na materiały z moich wakacji, bo takie, no wiecie, no, wydaje mi się, że fajnie było, wydaje mi się, że mam troszkę ciekawego do powiedzenia, jak wygląda trochę życie poza Unią Europejską, bo byłem poza Unią Europejską i tak będzie trochę nie o polityce. To piszcie w komentarzach, czy byście chcieli. Jednocześnie chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich ludzi, których spotkałem na tych wakacjach. Było bardzo miło, bardzo sympatycznie i bez wyjątku było miło i sympatycznie. Szczególnie pozdrawiam taką bardzo sympatyczną rodzinkę, którą spotkałem dosłownie ostatniego dnia i zaczęli, o kurczę, pewnie tego nienawidzisz czy coś. Kurde, jak ja mogę nienawidzić, jak sympatyczni ludzie podchodzą na ulicy i wykazują się sympatią. Ja to uwielbiam. Kochani moi, dziękuję. Dziękuję, że jesteście. To naprawdę jest miłe. A jak nie mogę długo pogadać, to tylko dlatego, że wiecie, jak to jest z dzieckiem, nie? No, dziecko chce dalej, nie? Iść. Także, drodzy Państwo, wróćmy do brzegu. Jak zapewne wiecie, teraz sobie zróbmy małe takie jakby przebiegnięcie się po stanie faktycznym. Stan faktyczny jest taki, że jeden z użytkowników Twittera, przepraszam, teraz X-a, przepraszam, nie pamiętam nazwy, dlatego, że no,
zwykle jak kręcę vloga, nie, to przed sobą mam monitory z notatkami. Teraz po prostu zrobiłem research na telefonie, też to kręcę na telefonie. Wydaje mi się, że jak na telefon całkiem spoko, nie? I kadr taki w miarę spoko, a sztuczna inteligencja dobierała i mimo skandalicznie małego oświetlenia, wydaje mi się, że ten obraz w miarę spoko wygląda. Zobaczymy, jak będzie z dźwiękiem. Mam nadzieję, że też będzie spoko, bo to pomieszczenie takie, no tyle, że kotarę zasłoniłem, żeby tam wyłapywała. W każdym razie nie pamiętam nazwy. Przepraszam cię, miły człowieku. Jak się odezwiesz do mnie na tego maila biznesowego, że zależy ci, żebym podał nazwę twojego konta, to w następnym vlogu obiecuję ci, będziesz miał promo, podał twoją nazwę. Jeden z użytkowników wykopu, przepraszam, jeden z użytkowników X-a, dawniej Twittera, wyczaił informację, ona poszła na wykop, a z wykopu się rozeszła nawet po mediach głównego nurtu, że Donald Tusk ma dwie asystentki społeczne. To jest bardzo ważne, że dwie, ponieważ gdyby tych asystentek społecznych miał 100, albo 200, albo 300, albo nawet 50 tylko, no to ciężko by było wykminić jedną konkretną spośród nich, nie? A on facet ma tylko dwie. Dostęp do listy asystentów społecznych jest otwarty. Każdy może sprawdzić, kto jest na liście asystentów społecznych dowolnego posła. Donald Tusk też jest posłem. Posłem i po prostu jakiemuś użytkownikowi X-a się chciało sprawdzić, jak się nazywają asystenci społeczni Donalda Tuska. No i tam były dwie asystentki, albo dwóch, albo asystent i asystentka, ale wydaje mi się, że dwie kobiety. Facet w ramach równouprawnienia wydaje się, że 100% kobiet. Nieładnie, panie Tusk, nieładnie. Tam więcej jest jasne, bo potem się okazało, że jest zatrudniona na umowę zlecenie. Tak a propos, walczą z umowami śmieciowymi, a najbliższa, jedna z bliższych współpracownic Donalda Tuska na śmieciówce. Hipokryzja. No ale, drodzy państwo, to jakby to się ładnie powiedzieć, pół biedy, nie? No, dwie osoby. Wydaje się, że tylko dwie kobiety. No i jedna z osób ewidentny ma wschodnie nazwisko, albo rosyjskie, albo ukraińskie, tak się kojarzy. No i wiecie, no, w Polsce jest bardzo łatwo zrobić biały research. W związku z tym, no, ten użytkownik X-a metodą białego wywiadu no, ustalił bardzo dużo o tej kobiecie i to poszło potem na wykop. Ustalono między innymi, że osoba ta pracowała w... Znaczy, bo ona miała generalnie dużo mediów społecznościowych i w tych mediach społecznościowych miała różne zdjęcia. Jedne z tych zdjęć były takie, że no, to mówię, no, wyglądały trochę jak prezentacja, staram się jakoś to, osób świadczących usługi z zakresu igraszek, nazwijmy to, cielesnych, nie? W takich agencjach, które czasem są nazywane agencjami masażu, nie? No, w tym stylu, no. I broń Boże, pani nie usiłuje obrazić ani nic, broń Boże. No, zwracam się tylko uwagę, bo tam za chwilkę dojdziemy do tego, że pani podobno była sprawdzona przez służby. No, jeśli pani była sprawdzona przez służby, to znaczy, że nasze służby to jest banda ćmuk. Bo skoro użytkownik X-a i użytkownicy wykopu w bardzo krótkim czasie znaleźli zdjęcia, które dla polityka są kompromitujące u tej pani, to znaczy, że albo jej nie sprawdzali, albo są nieudolnymi idiotami. Albo też sprawdzili i podłożyli Tuskowi świnie. To jest tylko te trzy opcje. Albo nie sprawdzali, albo sprawdzali. Jeśli nie sprawdzali, to normalne, że nie znaleźli. A jeśli sprawdzali, to albo znaleźli, albo nie znaleźli. Jeśli nie znaleźli, to są totalnie niekompetentni. Ale totalnie. No bo to leżało na wierzchu. Wystarczyło wpisać jej imię, nazwisko i wyskakiwały te zdjęcia z miejsca z mediów społecznościowych. No a jeżeli sprawdzali i nie znaleźli, to są niekompetentni. Jeśli sprawdzali i znaleźli, no to jest grubsza afera. Pytanie, dlaczego Tusk nie został ostrzeżony, nie? To też a propos tego, ale to zostawmy. No pani ma dużo tych zdjęć, tak? Takich właśnie
żeby nie było wątpliwości. To nie jest tak, że ta pani robiła, ma zdjęcia, na których robi coś, za co grozi paragraf. Albo robi coś, co ją zniesławia, infamuje. No bo po prostu bardzo, bardzo odważne zdjęcia. Powiedzmy niesmaczne erotycznie. O, ale tam, no, no i tyle, tak? Gdyby to była normalna osoba, no są na Instagramie odważniejsze zdjęcia kobiet, tak? Które nie świadczą usług erotycznych. No ale ta pani jest politykiem, tak? I czym innym jest, jak siedzi sobie jakaś, nie wiem, Beatrice, która reklamuje krótkie spodenki czy spódniczki, no, rozkraczona bardzo sugestywnie, a co innego, jak siedzi w bardzo sugestywnej pozie osoba, która jest politykiem, tak? No, chyba rozumiemy, tak? Polityk, osoba zwykła. W różnych zawodach wolno więcej, tak? Choć, drodzy Państwo, no niektórzy mówią, że politycy to i tak, więc by się zgadzało. Ale zostawmy to, tak? No, znaleziono tej pani takie, nazwijmy to, zdjęcia, które przed rozpoczęciem kariery politycznej wypadałoby przynajmniej skasować z internetu. No i znaleziono zdjęcia z poprzedniej pracy tej pani. I był to między innymi te zdjęcia z poprzedniej pracy, to był salon kosmetologiczny, czy tam kosmetyczka, no salon urody, piękności, kosmetyczne, w którym z podpisu, czy to studio twierdziło, że ta pani jest kosmetologiem. To też jest ważne, bo teraz służby prasowe Tuska sugerują, że pani skończyła ekonomię. Albo skończyła ekonomię, albo skończyła kosmetologię. Jeśli skończyła ekonomię, to znaczy, że nie miała kwalifikacji kosmetologa. No to znaczy, że ten salon niewykwalifikowaną osobę zatrudniał. No ale to też, wiecie, jakby, to wiecie, gdzie rozumiecie, no jakby pokazuje tylko, że ktoś tu mówi nieprawdę, nie? No ale co jest ważne, drodzy Państwo, ta pani podpisywała się między innymi Ukrainian Girl, czyli że dziewczyna z Ukrainy. No i tutaj, biorąc pod uwagę, że ostatnio mamy coraz więcej nastrojów, powiedzmy, niesprzyjających Ukrainie i pewnym zachowaniom obywateli ukraińskich w Polsce, no to się zrobiła z tego mała aferka, nie? A to, że wiecie, że nastroje niesprzyjające Ukraińcom i Ukrainie w Polsce są coraz większe, to najlepiej świadczy to, że ostatnio nawet Lewica, pani Żukowska przecież zaczęła mówić o zbrodni wołyńskiej. Koźniak-Kamysz podobno nawet wyskoczył z tekstem, że jeśli Ukraina nie rozliczy się za Wołyń, to nie wejdzie do Unii Europejskiej. Są już takie teksty, za które pół roku, trzy miesiące temu ludzie byli fałszywie oskarżani o powielanie narracji Kremla, o bycie rosyjskim agentem, o ukrainofobię i o jakieś takie inne rzeczy. Mam bardzo dużo screenów. Także pozdrawiam ukraińskich propagandystów, kapitanów zdradzieckich i całą masę różnych innych takich dziwnych osób. Tam, generała, co to tam ludzi chciał do obozów wysyłać, polskiego, emerytowanego, którzy właśnie mówili, że jak ktoś przypomina o Wołyniu, to znaczy, że jest rosyjskim agentem. No to, to panie generale, idź pan do ministra obrony narodowej. Idź. Idź, facet, no. Pokaż, że masz jaja, nie tylko w mediach, w których gadasz czasem głupoty. Idź do ministra obrony narodowej i powiedz swojemu zwierzchnikowi, szefowi, że jest rosyjskim agentem. Bo twój szef, minister obrony narodowej, zaczął mówić o Wołyniu. To, co 2-3 miesiące temu, jak mówili ludzie tacy jak ja, to byli fałszywie, krzywdząco oskarżani, że powierają narrację Kremla. Minister obrony narodowej, wicepremier rządu, powiela narrację Kremla? A może... Nie wiem, przypomni sobie pan generał, w stanie odpoczynku oczywiście pan generał, co to znaczy honor żołnierza, oficera, przeprosi i zniknie z mediów. O, ale to taka dygresja, nie? Zrobiła się aferka, nie? No właśnie, że wiecie, dwie asystentki, jedna Ukrainka, nie? Co to w Polsce Polak nie ma? Że premier Tusk musi zatrudniać sobie asystentkę z Ukrainy? To zrobił się smrodek.
Tak, i polityczne, bo żeby nie było wątpliwości. Nie to, że ktoś jest z Ukrainy, nie przeszkadza. Ostatnio nawet jak robiłem materiał z porucznikiem Powałką, pozdrawiam cię, kolego, to żeśmy razem nawet mówili, że przecież żaden z nas nic do Ukraińców nie ma, że nam się zdarza z Ukraińcami współpracować. Ba, przypominałem, że w 2022 roku, jak się zaczynało szaleństwo wojny, to między innymi moi przyjaciele Ukraińcy prosili mnie, żebym nagłośnił, że nie chcę używać wulgaryzmów, ale one byłyby tu adekwatne, no powiedzmy, że ćmaki z PiS-u wpuszczali do Polski między innymi rosyjskich sabotażystów z ukraińskimi paszportami, etnicznych Rosjan podających się za Ukraińców i że oni będą tutaj robić akcje dywersji, bo oni jako Ukraińcy to wiedzieli, a PiS kazał wpuszczać wszystkich jak leci. Do Ukraińców, broń Boże, nic nie mam. Mam wielu przyjaciół Ukraińców i tu nie chodzi o to, że ta pani była Ukrainką, czy jest Ukrainką. Bo tam, czy on, kim ona jest, to w ogóle się zrobiła bardzo taka ciekawa, powiedziałbym, kontrowersyjna kwestia, nie? Natomiast, no, politycznie źle to wygląda, tak? Jak premier ma asystenta obywatela innego kraju, ona się udostamiała jako Ukrainka, Ukrainian girl. Te jej zdjęcia były podpisywane. I tu się zaczęła robić niezła jazda. Służby Tuska zaczęły się tak bronić, jakby chciały tego Tuska pogrążyć. Bo słuchajcie, najpierw zaczęli twierdzić, że ta pani jest Polką. No wiecie, Polka, ale podpisuje się nie Polish girl, tylko Ukrainian girl. Wiecie, przypominam, że Tusk jest taki nowoczesny, że uważa, że nawet kwestia płci jest kwestią takiego samookreślenia się. Że jak ja teraz powiem, że jestem kobietą, to musisz mówić, że jestem kobietą, bo jak nie, to minister sprawiedliwości w rządzie Tuska, no, będzie tobie mówił, że to jest mowa nienawiści. A gdy będziesz mówił, Włośniak, ale ty masz brodę, ty jesteś facet, nie kobieta. Nie! Jak ja się udostępniam jako kobieta, ty musisz mówić, że jestem kobietą. Więc skoro nawet kwestia płci jest kwestią wewnętrznej identyfikacji, no to narodowość chyba tym bardziej jest kwestią wewnętrznej identyfikacji. Nie? Ja na przykład identyfikuję się jako Polak. I gdyby się okazało, akurat ja swój, że się tak wyrażę, rodowód prześledziłem, genetykę prześledziłem, ale gdyby się na przykład okazało, że genetycznie jestem, nie wiem, Hiszpanem, to i tak bym się utożsamiał jako Polak. Kocham Polskę, kocham kulturę Polski, tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem i tak dalej, tak? No ta pani utożsamia się jako Ukrainka. Ale twierdzą, że Polka. No i tutaj się zaczęło robić jeszcze głębiej, bo powiedzieli, dlaczego ta pani jest Polką. Ta pani jest Polką, bo się urodziła w Polsce. Czy ona się utożsamia jako Ukrainka, ale rząd liberalnego, postępowego Tuska zabrania jej udostępniać się jako Ukrainka, tylko ona jest Polka, bo się urodziła w Polsce. No i zaczęli bardziej ludzie dochodzić, jak to ona się urodziła w Polsce. Nazwisko ma ukraińskie albo rosyjskie, przez V pisane, to bardzo charakterystyczne. Nazwisko ma właśnie te wschodnie, rosyjskie lub ukraińskie, a urodziła się w Polsce, więc jest Polką. Jak to możliwe? No i się okazało, że się urodziła w Polsce, bo jej tata stacjonował w Polsce jako żołnierz Armii Czerwonej. Tak, jej tata był okupantem Rzeczpospolitej Polskiej, stacjonował w Polsce jako okupant, no, bo tak należy moim zdaniem rozumieć wojska radzieckie stacjonujące na terenie Polski w czasie, gdy Polska nazywała się PRL-em. Ja tak uważam. I na tej zasadzie tego pana nazywam okupantem, że był okupantem. Bo uważam, że wojska radzieckie okupowały Polskę. Tak uważam. I dlatego uważam, że ten pan był okupantem. No, był obywatelem Związku Radzieckiego. Jako obywatel Związku Radzieckiego żołnierz stacjonował na terenie Polski. I był jednym z tych żołnierzy, których jak Polska odzyskała faktyczną niepodległość od Związku Radzieckiego, to został wyrzucony. A w czasie, gdy stacjonował, w mojej ocenie okupował Polskę, to urodziła mu się na terenie Polski córka.
A ponieważ polskie prawo zakłada, że obywatelstwo polskie dostaje się z automatu, jeśli się urodzi na terenie Polski, nieważne czy twoi rodzice byli Ukraińcami, Rosjanami, ludźmi radzieckimi, Eskimosami, Hiszpanami, kimkolwiek. Urodziłeś się na terenie Polski, jesteś Polką lub Polakiem. Nieważne, kim byli twoi rodzice. Czyli pani prawdopodobnie ma podwójne obywatelstwo. Jedno polskie, drugie ukraińskie, utożsamia się jako Ukrainka. No ale afera jeszcze ostrzejsza, nie? No bo nie dość, że Ukrainka, to jeszcze okazuje się, że córka żołnierza, który okupował Polskę za czasów Związku Radzieckiego. Przypominam, że Tusk, że ludzie Tuska w randze bodajże szefa gabinetu premiera twierdzą, że ona została sprawdzona przez służby. W tym służby polityczne, partii Platforma Obywatelska, i oni w ogóle nie uważają w tym zagrożenia politycznego. Żeby nie było wątpliwości, jestem tolerancyjny człowiek. No ale wiecie, to jest premier Polski. I okazuje się, że ma asystentkę, która utożsamia się jako Ukrainka, choć ma obywatelstwo polskie, ale utożsamia się jako Ukrainka, z tym krajem jest związana, a w dodatku jest córką żołnierza, który okupował nasz kraj. Wiecie, szkoda, że nie jest córką jakiegoś, nie wiem, SS-mana czy wehrmachtowca, który okupował nasz kraj. To było tak bardziej pod narrację pisowską, bo PiS próbuje wrednie nie przypisać Tuskowi jakieś związki z III Rzeszą. Wrednie, niesprawiedliwie i tak dalej. Tutaj próbuje śmieszkować, to mi zwykle nie wychodzi, przepraszam. No ale, drodzy Państwo, smród jest, nie? Dalej, później się okazuje, że ma jakąś rodzinę w Rosji, czyli co najmniej część jej rodziny utożsamia się jako etniczni Rosjanie lub utożsamia się jako Ukraińcy, którzy w ramach tego konfliktu woleli jako uchodźcy uciekać do Rosji, a nie na Zachód. Śmierdzi jak cholera, nie? No ale szef kancelarii premiera twierdzi, że ona nie ma kontaktu z tamtą rodziną. Musimy mu wierzyć na słowo. Tak, bo żadnych dowodów na ten temat nie przedstawia. Musimy mu wierzyć całkowicie na słowo. No i tam potem jeszcze dochodzą różne takie kwitki, wykwitki, typu, że właśnie kobieta jest zatrudniona na umowę zlecenie i tak dalej, nie? Śmierdzi jak cholera. Jeszcze raz podkreślę, kobieta podobno jest sprawdzona przez służbę. Córka żołnierza, jeszcze w międzyczasie stwierdzili, że bodajże w 2018 stwierdziła ekonomię na Ukrainie. Już nie, pomijając fakt, że w kraju tak skorumpowanym jak Ukraina, jakby to powiedzieć, ja bym się przyjrzał dyplomowi. Z dyplomem ekonomii pracowała, nazwijmy to, w branży beauty, w jakimś tam salonie kosmetologicznym, bo miała problem ze znalezieniem pracy podobno. Chciałbym zobaczyć ten dyplom. Znaczy, wiecie, dyplom to podobno na Ukrainie można sobie tak załatwić. Ujmę to w ten sposób. Znam bardzo dużo ludzi z Ukrainy i raczej te, które pokończyły wyższe uczelnie, raczej nie pracują jako kosmetolog. No ale, drodzy Państwo, może ta pani na przykład uznała, że nie wiem, w branży kosmetologicznej lepiej się zarabia niż po ekonomii. Lepiej być lepszym, dobrym kosmetologiem niż kiepskim ekonomistą, na przykład, tak jak Ryszard Petru. Tutaj... Ale wiecie, no takie dziwne rzeczy się dzieją. Generalnie ktoś Donaldowi Tuskowi podłożył polityczną minę. Powiedzmy sobie bardzo wprost. Kobieta ze zdjęciami, które nie przystoją politykowi, zdjęciami sugerującymi, że mogło tam dochodzić do akcji pod tytułem praca za seks. Ja, broń Boże, nie sugeruję, że Donald Tusk zdradzał żonę z tą asystentką. Broń Boże. Ale tak to, kurde, może wyglądać. Wiecie, stary facet i młoda kobieta, która ewidentnie wykorzystuje swoje wdzięki w karierze zawodowej. O czym świadczą zdjęcia, jakie wrzuca do internetu? Ona nie emanuje na tych zdjęciach swoimi walorami intelektualnymi. Tylko tym, jak wygląda. Bardzo taki dość wulgarny sposób to eksponuje. No. Generalnie jest sugestia, że pani lubi
Tyle. No, drodzy Państwo, no kurde, no 70-letni facet i kobieta, która publicznie eksponuje wdzięki, żeby nie było wątpliwości. Nie pokazuje nagich cycków czy coś. Wiecie chyba, o jakie zdjęcia chodzi. No, bardzo eksponuje to, że jest ładna, tak? Nie, że jest wykształcona, nie, że jest oczytana, nie, że jest mądra, nie, że ma doświadczenie zawodowe, tylko, że jest ładną laską. I to ma pomóc w legislacji posłowi Donaldowi Tuskowi, tak? Bo nie wiem, co ta pani tam jako asystentka posła, bo ona nie jest asystentką premiera, tylko asystentką posła, czyli ma pomagać mu w legislacji, tak? Poseł tworzy prawo, to przepraszam, jakie ona ma walory? Nie wiem, będzie tłumaczyć, w jaki sposób zrobić sobie jakieś luźne usta a la glonojad? To może, nie wiem, specjalna stawka VAT na to powinna pójść? A może jakieś specjalne uwarunkowania, że może tak nie robić, bo to brzydko? No jest sugestia, bardzo ostra sugestia, że się tak wyrażę, o podłożu erotycznym. To już jest mina w Donalda Tuska. Jeszcze raz podkreślę, nie twierdzę, broń Boże, nie twierdzę, że Donald Tusk ma z kobietą romans. Nie twierdzę, że kobieta robi karierę przez łóżko w partii Platforma Obywatelska. Nie twierdzę, że sypia z Donaldem Tuskiem. Broń Boże, tego nie twierdzę. Ale dla opinii publicznej tak to wygląda. Jest to oczywiste. I że to tak będzie wyglądać, od początku było to oczywiste. I tu piję do tego, że ona podobno była sprawdzona. To tak była sprawdzona, że tych zdjęć nie znaleźli? Tak była sprawdzona, że nie znaleźli, że ona publicznie deklaruje, że jest Ukrainką, a nie Polką? Tak ją sprawdzili, że nie znaleźli, że publicznie on czy jej, czy pracodawca deklaruje, że ona jest po kosmetologii, a nie po ekonomii? Tak ją sprawdzili? Albo dupa, nie sprawdzili, albo sprawdzili i pytanie w tym momencie, dlaczego mimo wszystko Donald Tusk na to się zgodził, tak? Lub dlaczego wymusił, że mimo tego, że mu oddziały prasowe Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, rządu i służby krzyczały: panie premierze, pan tego nie robi. To może być miła dziewczyna, ona może być nawet kumata. Choć zawód sugeruje, kosmetolog, że raczej nie pracuje głową, tak? No ale panie Tusk, jej ojciec to był radziecki żołnierz. A PiS próbuje panu przypiąć łatkę rosyjskiego kolaboranta, bo poszedł pan na spacer z Putinem po jakimś molo czy gdzieś. Wie pan, no, to skoro oni ze zwykłego zdjęcia potrafią zrobić narrację, że pan z tym Putinem to sprzedał Polskę i chciał pół Polski oddać, to jak się kapną, że pańską asystentką, jedną z dwóch, jest córka radzieckiego soldaty, który w dodatku okupował Polskę za czasów Związku Radzieckiego, za czasów PRL-u? Przecież nie panu żyć nie dadzą. Panie, nie rób pan tego. I teraz tak, czy jest możliwe, że ci ludzie są tak pioruńsko niekompetentni, że nikt z tych ludzi nie wykrył żadnej z tych rzeczy, z których każda jedna kobieta dyskredytuje? Zdjęcia, identyfikacja się jako osoba o obcej narodowości, bycie córką radzieckiego żołnierza, podobno Ukraińca, no ale radzieckiego, i posiadanie rodziny w Rosji. Przypominam, że w Polsce dyskredytuje się ludzi tylko za to, że pojechali sobie na przykład w ramach wakacji, urlopu do Moskwy i zrobili sobie zdjęcie na Placu Czerwonym. I to jest już podobno dowód w tym porąbanym świecie, w jakim żyjemy. Pojechałeś na wakacje do Rosji, jak ty śmiałeś? 10 lat temu. Byłeś na Placu Czerwonym, zrobiłeś sobie zdjęcie. I to na pewno jesteś rosyjska onuca, na pewno jesteś rosyjskim kolaborantem, bo byłeś na wakacjach w Rosji.
No mam nadzieję, kurde, że nigdy Egipt się nie wpierdzieli w żadną wojnę, bo byłem tam parę razy na wakacjach. Jezu! Ile razy ja w Turcji byłem? W tym w Stambule byłem, nawet filmy z tego mam. Jezu, jak Erdogan coś odpierdzieli, to ja z kryminału nie wyjdę. No, w takim kraju żyjemy, nie? Pychałeś na wakacje do Rosji, znaczy się jesteś rosyjskim agentem. No to skoro żyjemy w takim świecie absurdu, to za posiadanie asystentki, której ojciec był radzieckim żołnierzem, mega. Wiecie, każda z tych jednych rzeczy kobietę do kariery politycznej jako asystentkę premiera dyskwalifikuje. No niestety, w takim świecie żyjemy. Nie powinno tak być. Osoba nie powinna odpowiadać za to, kim byli jej rodzice. Ale tak jest. Nie wiem, Krzysia Bosaka jakiś czas temu próbowali odsądzać od czyjej wiary za to, kim był jej brat. I znaczy jego. Nie twierdzę, że Krzysiu Bosak jest kobietą. Broń Boże. Jest... Wygląda na faceta. Nawet ma żonę. Wygląda na kobietę. Broń Boże, nic nie sugeruje. Tak mi się powiedziało. Nie? No to skoro za brata potrafią ci zrobić kuku, to załóż za tym bardziej. Radziecki soldata. Okupujący Polskę za czasów PRL-u. Zdjęcia bardzo niewybredne w internecie. Udostanianie się z obcą narodowością. Co najmniej 30-50 osób, które powinny ją prześwietlić i powinny Donaldowi Tuskowi powiedzieć: Donald, nie rób tego. To jest samobójstwo polityczne. Donald, nie idź tą drogą. I teraz są tylko dwie opcje. Albo wszystkie osoby z otoczenia Donalda Tuska, to manda je łopu. I nikt nie zauważył rzeczy, które są oczywiste i to jeszcze w nadmiarze. Odrzuciłbym tą opcję. Bo to, że część z tych ludzi ma kompetencje, powiedzmy, do... ma kompetencje, nazwijmy to, nie do pracy umysłowej, ale ją wykonuje, to, że część to tak, na pewno. Ale na pewno nie wszystkie. Zwłaszcza nie wierzę w to, że ludzie z branży PR-owej Donalda Tuska, którzy są genialnymi spin-doktorami, którzy umieją zrobić takie spiny, że z ewidentnych przegranych medialnie sytuacji wychodzą obronną ręką, odwracają kota ogonem medialni geniusze, że tego nie zauważyli. Co najmniej 10 osób jest w otoczeniu Donalda Tuska, które sprawdza osoby z jego otoczenia, które są wybitnie inteligentne i wybitnie sprawne. Żeby nie było, to nie jest tak, że ja tych ludzi podziwiam od strony etycznej, tylko od strony kunsztu, umiejętności. Oni się znają na swojej robocie. Bardzo dobrze się znają. I teraz, skoro możemy odrzucić to, że nikt tego nie znalazł, to zostaje tylko to, że to znaleźli. I teraz są tylko dwie opcje. Albo w otoczeniu Donalda Tuska, spośród tych kumatych ludzi, 100% to zdrajcy i nikt mu nie powiedział, albo Donald Tusk został ostrzeżony, że popełnia polityczne i medialne samobójstwo i się uparł, że chce to zrobić. Moim zdaniem w polityce jest bardzo wielu zdrajców, ale w otoczeniu takich osób jak premier nigdy nie jest to 100%. Więc ktoś na pewno Donaldowi Tuskowi o tym powiedział i Donald Tusk musiał się uprzeć, że mimo tego, że zatrudnienie tej kobiety na stanowisku tej asystentki społecznej to jest strzał w kolano, to się uparł, żeby to i tak zrobić. Teraz jest pytanie, dlaczego? Donald Tusk może nie chce być premierem? Nie wiem, może Donald Tusk sabotuje swoją przyszłą kampanię prezydencką? Będą mu to przypominać na pewno? A może ktoś robił bardzo duży nacisk na Donalda Tuska, żeby to zrobił? No i tutaj w grę wchodzą jakieś elementy szantażu. Broń Boże, nie twierdzę, że Donald Tusk jest szantażowany. Broń Boże, nie twierdzę. Ale jest to racjonalne wytłumaczenie tej irracjonalnej sytuacji. Że ktoś wywierał na Donalda Tuska naciski. Albo osobiste. Typu,
Donaldu mi bardzo zależy, bo ktoś ma na niego jakieś prywatne haki. Albo natury bardziej ogólnej, rodziny, na przykład Donald, mi bardzo zależy, a mam kubek kwitów na twojego syna. Byłoby to straszne, gdyby premier był szantażowany w Polsce. W jakikolwiek sposób. Zwłaszcza od strony rodzinnej. Uważam, że atakowanie rodziny to jest wyjątkowo podłe i łajzowate. Mam nadzieję, że nic z tego się nie jest prawdą. Mam nadzieję, że nie. Lub też od strony może państwowej. Wiecie? I tutaj wchodzimy w pewne kwestie. Jeszcze raz podkreślę, nie twierdzę, że tak jest. Racjonalizuję irracjonalną sytuację. Szukam tak zwanego racjonalnego wytłumaczenia. To jest bardzo trudno znaleźć. Nie wierzę, że tego nie znaleźli, nie? I teraz dalej, drodzy Państwo. Ludzie, którzy mają jakieś haki, służby, mafie, grupy przestępcze, różne grupy interesu, lobby, czasem korporacje, nazwijmy to grupy nacisku, często człowieka wikłają w sieć. I to wygląda w ten sposób, że mają na ciebie jakiegoś haka i potem żądają od ciebie, żebyś zrobił rzeczy, które się jeszcze bardziej pogrążają. Czyli na przykład, mają jakiegoś haka, szantażują. Albo na przykład na poziomie państwowym, albo na poziomie korporacyjnym, albo na poziomie lobby, grup interesów, mafii, służb. No mają jakiegoś haka. I szantażują, i żądają zrobienia różnych rzeczy. Irracjonalnych, głupich, dziwnych. Przypominam, że Tusk ostatnio robił całą masę dziwnych, irracjonalnych rzeczy. Ta umowa z Ukrainą, na której ludzie, którzy ją przeczytali, nawet ludzie, którzy jej nie przeczytali, nie zostawili na niej suchej nitki. Umowa, która nie była umową. Żeby było śmieszniej, tylko ja zwróciłem uwagę, nikt inny nie zwrócił uwagę, że tam w nagłówku nie była umowa, tylko deklaracja. Choć bardzo wielu powtarzało po mnie, nie podając mnie jako autora, tylko biorąc moje całe akapity, przypisując sobie, to też łajdactwo, zwłaszcza jak to robią media głównego nurtu, że to nie mogła być umowa, bo umowa zakłada wzajemność. W przypadku umowy strony muszą sobie wzajemnie świadczyć rzeczy o zbliżonej wartości. Tak? Typowa umowa kupna-sprzedaży. Nie wiem, ja kupuję wodę różaną, dostaję od sprzedawcy wodę różaną. Tak, to było tak gorąco, że się stopiło. Dlatego jest takie. Jak umowa kupna-sprzedaży wody różanej. Sprzedawca miał wodę różaną, ale mi ją dał. Ja mu dałem pieniądze o tej samej wartości. Gdybym sprzedawca miał wodę różaną, dałby mi wodę różaną, a w zamian za to nic by nie dostał, to albo by była umowa darowizny, tak? Albo byłaby to kradzież, użyczenie, ale nie byłaby to umowa kupna-sprzedaży, tak? Więc przy umowie, która nie jest darowizną, a tu mieliśmy do czynienia z formalnie z umową międzynarodową, o gwarancjach bezpieczeństwa, to taka umowa musi zawierać pewną równowagę świadczeń. Tymczasem tam świadczeń dla Polski praktycznie nie było. To była jednostronna deklaracja, że Polska będzie dawać, a Ukraina będzie brać. Dlatego nie nazwali tego umową, tylko nazwali to, formalnie nie nazwali tego umową, tylko deklaracją. Natomiast mediom powiedzieli, że to nie jest umowa, po to, żeby sprawdzić, czy mediom się będzie chciało w ogóle to przeczytać. No nie chciało się. Media nazywały to mimo wszystko umową. Choć zżynały ze mnie, że nie można tego nazwać umową, bo nie ma tej równowagi stron. Natomiast nie chciało im się powiedzieć, bo nie zauważyły, że to się nazywa deklaracja. Tak? Podpisanie tego to było kompletnie irracjonalne. Tekst o tym, że węgiel spalany na prąd dla Ukrainy nie będzie wiązał się z emisjami dla dwutlenku węgla, a dla Polaków tak, że będzie w Polsce produkowany tani prąd, ale tylko dla Ukrainy. To było irracjonalne.
akcja z tym zestrzeliwaniem naszych rakiet to było irracjonalne. Czyli Donald Tusk zachowuje się w sposób irracjonalny. Jednym z wytłumaczeń tego, dlaczego Donald Tusk się zachowuje w sposób irracjonalny, jest to, że jest szantażowany. Broń Boże, nie twierdzę, że Donald Tusk jest szantażowany. Natomiast jedno z wytłumaczeń irracjonalnego zachowania Donalda Tuska jest to, że jest szantażowany. Może być szantażowany jako Donald Tusk, może być szantażowany jako premier rządu, może być szantażowany jako ojciec, jako mąż, albo jako szef partii. A może w ogóle nie być szantażowany. Nie twierdzę, że jest. Zwracam uwagę, że jego irracjonalne zachowanie, gdyby był szantażowany, byłoby wytłumaczalne. Cały czas byłoby złe, bo on nie może się dawać szantażować. To są służby, żeby tych szantażowców powstrzymać i tak dalej. No, szantażowanie premiera to jest jakiś kosmos. Gdyby w Polsce premier był skutecznie szantażowany, czyli ze względu na ten szantaż zmieniałby swoje zachowanie, to byłoby coś nie do pomyślenia. No ale zachowanie Donalda Tuska jest nie do pomyślenia. On zaczyna robić dokładnie to samo, co PiS, czyli przedkładać interes Ukrainy nad interes Polski. I to w sposób jawny i ostentacyjny. Wiedząc, że PiS przegrał wybory, bo w sposób jawny i ostentacyjny przedkładał interes Ukrainy nad interes Polski, wiedząc, że Polacy sobie tego nie życzą, wiedząc, że kapitał polityczny zacznie mu w związku z tym bardzo szybko uciekać, i tak to robi. A teraz w sposób kompletnie irracjonalny zatrudnił jako swoją asystentkę społeczną córkę, podobno Ukraińca, ale wówczas obywatela Związku Radzieckiego, który stacjonował na terenie Polski za czasów PRL-u, czyli był de facto okupantem. Kobietę, która utożsamia się jako Ukrainka, co do której są sprzeczne informacje, czy skończyła kosmetologię, czy ekonomię. Kobietę, która ma zdjęcia, które kompletnie nie przystoją politykom. Bardzo mocno, znowu, tak zwane wikłanie szantażysty, że ktoś ma na ciebie haka, więc każe ci robić rzeczy, po których ma na ciebie coraz to nowe haki, coraz większe. I, co ważne, może je odpalać po to, żeby się dyscyplinować. Że przykładowo ma początkowo haka X, nie wiem. Powiedzmy, że na przykład, że lubisz gacie, różowe gacie. Powiedzmy, że lubienie różowych majtek jest całkowicie dyskredytujące w jakimś środowisku. I ktoś ma zdjęcia twoje w różowych majtkach. No to wiesz, jak to ujawni, to już koniec, nie ma lewara. Więc tak kombinuje, grożąc ci, że ujawni, że ty lubisz różowe majtki, żebyś jeszcze założył, nie wiem, żółte skarpetki. Żółte skarpetki są mniej infamujące, ale też są. I już ma dwoje zdjęcie: różowe majtki, żółte skarpetki. I potem jak cię chce zdyscyplinować, bo na przykład nie chcesz mu czegoś dać, to on ujawnia: żółte skarpetki nosi, patrzcie, to są zdjęcia. Tak robią szantażyści. Teraz dodajmy sobie to, że nazwijmy to, że konto na wykopie, które bardzo mocno to rozmuchało, to jest konto, które nazwijmy to, że bardzo mocno trzyma ukraińską stronę. Może to przypadek. Może to wrabianie Ukrainy. Może to niewłaściwe sugerowanie, że coś tam jest z Ukrainą. A może nie. Ja mam tylko apel do naszych kochanych służb. Sprawdźcie, czy premier nie jest szantażowany. A jeżeli premier jest szantażowany, zróbcie tak, żeby przestał być szantażowany. Bo Polska zasłużyła na premiera, który w całości może skupić się na rządzeniu dla dobra Polski, a nie ewentualnym szantażystom. Mam nadzieję, że premier nie jest szantażowany. Ale tą sprawę trzeba wyjaśnić. Również trzeba wyjaśnić sprawę tych irracjonalnych zachowań rządu Donalda Tuska względem Ukrainy. Czemu pomyślał, że załatwi w Unii Europejskiej, żeby nasz węgiel spalany na prąd dla Ukrainy mógł być nieobciążany opłatami ETS, a dla Polaków mu nawet o to nie przyszło. Czemu podjął dyskusję, że będziemy zestrzeliwać rakiety nad
terytorium Ukrainy, czyli de facto włączymy się w wojnę z Rosją. NATO to wyśmiało. Czemu? Jakie są powody? Dlaczegoż Donald Tusk nagle tak robi? Miejmy nadzieję, że to nie jest szantaż. Miejmy nadzieję, że nie, ale trzeba by to sprawdzić. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! A ja teraz sobie jadę na transfer na lotnisko. Cześć!